Popatrz, Kubusiu, popatrz, jaką Mikołaj zrobił skrytkę, widzisz to? Popatrz tu. Ja też w takim opakowaniu miałam. Też w takim papierze miałaś, zobacz. A ja miałam większą. Dzieckę. Pakujemy? Takie będzie? Tak. To daj Klarci, a my rozpakujemy, co? Takie? Zobacz, Kubusiu. No, ciągnij papier. A to jest Kubusia! Zalejkę! Tak, to jest Kubusia, tak? Tak! Tak! Zalejkę! Patrzcie! Znowu Albik Ludwa! Tak! Zalejkę! Albik? Tak! To są kolędy! A tu jest Albik Zima! A ty byłaś grzeczna? Dostałaś jakiś prezent? Ja dostałem, patrz! Co dostałaś? Mam makijażystkę! Makijażystkę? Niemożliwe! A ty jakiś list masz jeszcze w ręce? Odpakujemy ten list? Nie, to jest chyba list. Kolędy? Będą wam śpiewały kolędy? Zobaczymy, co Mikołaj napisał. Bo tu jest napisane Klara Schabowska. Wczoraj oglądaliśmy taką bajkę, tak? Mikołaj jedzie do Klarci. Dyplom grzecznego dziecka. Wnikliwej całorocznej obserwacji mam zaszczyt ogłosić, że Klara Schabowska otrzymuje od nas dyplom grzecznego dziecka oraz oficjalny wpis na listę grzecznych dzieci. O, Mikołaj, jak to u mnie było. Popatrz, pojechał, no, jak tam Mikołaj? Do mnie. Do ciebie przyjechał. A ja go wczoraj widział. Widziałaś, tak? Jak się pakował. Zbliża się magiczny czas prezentów zimy i świąt. Chciałabym zatem w tym liście życzyć Ci wspaniałego czasu w przedszkolu i w domu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się tegoroczny prezent, który przygotowałem dla Ciebie z elfami. Pozdrawiam Cię serdecznie, kochana Klarciu, buziaczki i uściski. Pisze ja, święty Mikołaj. O, a Mikołaj, wiesz co pisze jeszcze? Czym jest magiczny teleskop? To niezwykły przyrząd, dzięki któremu mogę sprawdzić, kto zasługuje na moje prezenty. Teleskop ma niezwykłą moc. Proszę, nakręcić? Dzięki temu mogę zobaczyć, Klarciu, jakaś ty jesteś wspaniałą, starszą siostrą Kubusia i maleńkiego Oliwierka. Często obserwuję wasze mieszkanko i wiem, że już niedługo przeprowadzicie się do nowego domu z podwórkiem. Ujrzałem też twoje przedszkole, twoją szatnię, twoje panie nauczycielki, twój plac zabaw. Och, jak miło mi się zrobiło na sercu, widząc, że jesteś już prawdziwym przedszkolakiem. Dowiedziałem się też, że pięknie śpiewasz, że wspaniale tańczysz, że doskonale malujesz kredkami, a ostatnio uczysz się pływać. Jestem bardzo dumny z twoich postępów w pływaniu, a wieczorem zawsze szorujesz zęby. I później pięknie odmawiasz pacierz, to bardzo ważne. Mikołaj wszystko wie. Widzisz, Klarusiu? Mikołaj jest taki magiczny. Taki magiczny. Kaka. Popatrz, Klarciu, tu będzie grało. A tu sanki? Chcę się pomalować. Idziemy do przedszkola. Ale idziemy na taką szminę. Tak, jeszcze? No naciskaj. Mama, ale ja chcę plus. O, fajnie. Brzmi jak kufel, jak mama. Alizeczkę, makijażystko. No, pięknie wyglądasz. Idealnie na mikołajkowy dzień. A tu? Co to za mikołajek? Tak. Tak masz Albika? Te guziki poszły. O, to tak krzywo zapiął. Jeszcze raz. Witajcie, kochani, w kolejnym dniu vlogmasu. Za każdym razem, jak montuję te vlogmasy i witam się z wami z samego rana, to tak mi się śmiać chce, jaki człowiek jest zaspany i jaki ma śmieszny głos. Ale mama śmiesznie mówi. No, śmiesznie mówię, co? Śmieszny mam głos, taki z rana, taki zaspany.
W ogóle zastanawiałam się, jak to będzie, gdy dzieci odpakują rano, zobaczą rano prezenty. I myślałam, że Klara do mnie przybiegnie i mamo, mama, przyszedł Mikołaj. A co zrobiła? Pobiegła do Kuby go obudzić i zobaczyć, czy też on ma prezent. A że Mikołaj tak ukrył prezent pod kołdrą, to wszyscy myśleliśmy, że Mikołaj o Kubusiu zapomniał. Nie? Ja myślałam, że Mikołaj Kubusiowi nie dał prezent. No, szukaliśmy bardzo długo, gdzie jest Kubusia prezent. A ja tak myślałam, co jest pod kołdrą. I był prezent. I zastanawiałam, czy to prezent. Ostatnio w ogóle nie najlepiej się czuję i mam nadzieję, że nic mnie nie rozkłada. Naprawdę. Jakieś kaszle i jakieś... O, to nie jest czas na to, żeby chorować. Idą święta, jest vlogmas, jest budowa, jest za dużo tematów, żeby chorować. To się nie może tak wydarzyć, więc za chwilę muszę jakoś na siebie wpłynąć, żeby się obudzić, rozbudzić. I żeby nie chorować. I witam Was w ten mikołajkowy dzień. Yes, I am on my way. Jeśli chodzi o leczenie, to nie ma wielkiego wyboru. Nie wiem, czy znacie zestaw do irygacji. Zatok, taką magiczną butelkę z wodą, z takim dzióbkiem. Do tego płyn do irygacji zatok, więc sobie teraz tu już przygotowałam ciepłą wodę. Wrzucę sobie tutaj ten płyn i będę zatoki płukać, ale nie będę Wam pokazywać, jak to wygląda, bo to takie dość drastyczne. Jeśli nikt nie widział, to niekoniecznie to jest przyjemny widok, ale generalnie to właśnie tą końcówkę się tak do nosa wkłada i wlewa się tą wodę, dzięki czemu ten płyn, ten roztwór przelewa się przez zatoki i płucze to wszystko, co tam się znajduje, więc próbujemy, działamy, nie dajemy się. Masz ubranko mikołajkowe, tak? Myszka mikołajkowa? Cała choinkowa jest chyba. Mikołaj powiedział, że to jest dla Klarci i dla Kubusia. Taki wspólny prezent, tak? Wiesz? Tatuś chyba nie był grzeczny. Nie był grzeczny, ale coś Mikołaj przyniósł. Podobało się. Dziękuję bardzo, Mikołaj. Dziękuję. No, no. Ojeju, dziękuję. A tu jeszcze no. Oliwierę. Też. Też? Najgrzeczniejszy. Oliwierę. No, to ciągnienie. A jaka ładna świeczka. Chodź, Kubunia! Chodź! Jakaś taka pachnąca. Świąteczna. Będziemy składać kuchenkę? A ja przyniosłam przebrania. Okulary. Szybko.
sobie? Tak. Kuba, jak prawdziwa sekretarka, jak biurko, stoliczek. Dzień dobry, panie kucharzu. Tak? Tak, będziesz gotował? Tak. Co dzisiaj będzie? Ja. Co będzie ugotowane dzisiaj? Klarka. Co będzie? Klarka. Klarka? Czy kuchenka? Tu masz, Kubunio, chochelkę. Chochelkę chciałeś? Jest to biała. Pokrywkę? Bardzo ładnie. Tu jest, Kubunio, pokrywka. Tu, myszko. Pokrywkę to chciałeś? Pokrywkę, tak. Co tam jest? Co tam gotujesz? Tu się piecze ciastko? To są kostki lodu, Kubusiu. Tu się je daje. Tu się daje kostki lodu. Nie do piekarnika? Tutaj? Do piekarnika się daje kostki lodu? Daj tu kubeczek, włóż, tak? Będzie kostka robiła hop, popatrz. Wow, kostka wyskoczyła. Kostka! Ale czad, co? Dużo damy kostek, tak, daj kostki, będziemy robić im hop. Yes, every time the snow is falling down. Pomocnie zaposzła na urlop. Aha, a może jak pomożesz tatusiowi, to będzie szybciej? Czy masz odcisk? To są ręce muzyka, a nie stolarza. Takie delikatne chciałeś powiedzieć. Mama, patrz, co już zrobiłam! Mama! Co, kochanie, zamontowałaś kran? Wow, super! Kiedyś byłem na kajakach na Mazurach, to było z 15 lat temu i od tej... Wioseł? Od tych wioseł mi się zrobiły takie odciski, które mam do dziś, nie? Także... Do dzisiaj? No, gdzieś... A nie wiem, czekaj, tutaj... Nie? Gdzieś tu miałem właśnie jakoś tak z boku. Pamiętam, że po 15 latach jeszcze mi zostało. Tak się załatwiły kajaki. No, kajaki. Kraciu, chyba o takim prezencie marzyliście, co? Co za jęcie w ogóle? Wow! Wow, super prezent. Piece się umierać. Już nabiera to kolorów. Nawet wyglądu. Okej, jest? Mama, proszę. A co to masz? Wydrapywankę? Masz taki specjalny wzornik. Możesz go przyłożyć i wydrapywać odpowiednie zwierzątka. Przyłóż na całości, tak żeby się pokrywały kanty ze sobą. O, tak. I teraz możesz wydrapywać zwierzątko, które chcesz. Łapkę, łabędzia, pingwinka, słonia. Według wzornika, wiesz? Ale to jest po prostu prezent marzeń. Gość jest tak pochłonięty, że nie można mu przeszkodzić nawet na sekundę. Prawda. Szok! No, nawet ciężko było skręcić, nie? Każdy tylko ruch, gdzie przesunąć w prawo 2 mm, to nie. Brawo! Wpakowałeś kostki? Wszystko? Jejku, prezent po prostu Mistrzostwo Świata. W tym roku Mikołaj Kubusiu spisał się na medal? Tak! Kubusiu, to twój prezent marzeń? Tak! Cieszysz się? Tak, super! Wyślemy buziaki Mikołajowi, co? Wyślesz buziaka Mikołajowi? Tak. Wyślij buziaka. Może od razu damy to w miejsce docelowe. Kubusiu, przesuniemy tu, pomożesz mamusi? Chodź, pomożesz mamie. Damy tu miejsce takie specjalne. Przygotujemy tu miejsce na kuchenkę? Tak. Kuchenkę tu damy, pomożesz mamie przesunąć? Tu przesuniemy kuchenkę. O, brawo! Tak, super! Teraz krzesełko, tak? Proszę, tu będziesz siedział? A poproszę herbatkę z kostkami lodu. Mogę zamówić u pana? Tak. To poproszę tutaj herbatkę z kostką lodu. Tak. Super. Tak, i naciśnij. Tu kubeczkiem, hop. No, wciśnij. O! Będzie pan kucharz? Tak. A ja pan kucharz. Dla mnie? Wodę z kostkami lodu? Jaka zimna, pyszna. A co będzie dzisiaj na kolację? Będą dzisiaj spaghetti i pyszna bułeczka. Spaghetti z bułeczką? Tak, i do tego pyszna surówka.
Fantastycznie. To w takim razie mogę czekać przy stoliczku? Tak. To czekam na spaghetti. Wydrapywanka to najgorszy pomysł ever. Popatrz, jak to wygląda. Wygląda stolik. I tak samo wygląda Klara. Patrz na podłogę. Jezu. To jest dla rodziców o mocnych nerwach. To nie dla nas. Nie dla nas. Dziękuję bardzo. Staram się dla was nagrywać dość regularnie. I powiedzmy, że jakoś mniej więcej mi to wychodzi, ale często to brakuje mi czasu na... Tak, to. Mhm. Często brakuje mi czasu na montowanie po prostu tego materiału. Jednak wszystkie obowiązki namnożyło się tego tyle, że wieczorami po prostu nie chcę chodzić spać koło drugiej, trzeciej w nocy. I tak mam pobudki jeszcze w nocy, więc nic za wszelką cenę. Ale naprawdę się staram. Jeśli chodzi o mikołajki, to dlatego ten materiał widzi tak późno, bo po prostu nie starcza mi czasu i nie wyrabiam się. Miałam też kilka po prostu materiałów nagranych do przodu, które gdzieś tam widzieliście. I jeśli chodzi o same prezenty mikołajkowe, to naprawdę ta kuchenka to strzał w dziesiątkę. Naprawdę rewelacja. Dzieciaki są tak pochłonięte, że najlepiej to gdyby w ogóle jeszcze te kuchenki były dwie. Bo one są tak zaabsorbowane tym gotowaniem, że najchętniej by chciały, żeby cała kuchnia była dla jednego dziecka. I tam po prostu, wiecie, wtedy wielkie gotowanie, mycie, pieczenie i tak dalej. Więc uczymy się tego, żeby one się dzieliły tą kuchenką, ale wszystko w swoim czasie. Więc tak jak pewnie sobie przypominacie, polowałam na kuchenkę z Action. Nie udało się. Polowałam też na kuchenkę z Lidla właśnie, bo ona była na promocji. Też się nie udało. I widzicie... To? I widzicie, Mikołaj gdzieś wyhaczył tą kuchenkę, albo stał właśnie na tą promkę w Lidlu, albo gdzieś udało mu się tą kuchenkę dorwać, więc bardzo się cieszymy, bo to był, wiecie, że to był taki nasz top na liście prezentów dla dzieci, więc naprawdę mega się cieszymy, że on tą kuchenkę mają i już wiemy, że w naszym nowym domu ta kuchenka będzie stała na dole w salonie, żeby dzieciaki mogły sobie tam wspólnie gotować, a w każdym pokoju będą miały już podzielone takie swoje zabawki. Halo, a kto będzie sprzątał? Wy się chowacie, a ja sprzątam? Co to za polityka jakaś nowa? Ja! Schowamy się. My się zgodnie bawimy! To my się z tatą pobawimy! Ale mamy super zabawę! Najlepsza na świecie! Fajna zabawa! Jaka? Popatrz, jak nam dobrze idzie zabawa z tatą. Pan Jezus. Tak, brawo! Dzisiaj tego nasypało strasznie dużo i jest zimne. Śnieg? Tak! W tym roku pisałaś... Wygrał świętego Mikołaja. Tak, ale szybko zgadłaś, tak! No to dzisiaj za Mikołaj przyszedł myć tutaj. Ząbki. Proszę szczoteczka. Myję zęby, bo wiem dobrze o tym. Myję, ma kłopoty. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. Hej, szczotko, szczotko, hej, szczoteczko, o, o, o. Zatem zamyta czułeczko, o, o, o.